Minęło 5 lat po upadku powstania styczniowego przeciw rosyjskim okupantom. Rany po torturach, wieszaniach, rozstrzelaniach, syłce i krwawych walkach jeszcze się nie zabliźniły. Naród zniewolony przez zaborców dalej cierpiał, nie mając żadnej otuchy ani pociechy. I nagle w Krakowie, dawnej stolicy, stała się rzecz niesłychana, która wstrząsnęła polskim społeczeństwem. 14 czerwca 1869 roku w katedrze wawelskiej odkryto zwłoki naszego monarchy, Kazimierza Wielkiego. Prasa pisała, gdy naród nieszczęśliwy jęczy pod najsroższym uciskiem i znieść go nie może, to otwiera się grobowiec jednego z najlepszych monarchów, jakby śpieszącego na pomoc uciśnionej dziatwie, niby wróżba szczęśliwej przyszłości i otucha serc zgnębionych. I tego dnia na wieść o odkryciu przy grobowcu stanął niepozornego wzrostu człowiek ze swoim szkicownikiem. Tym niepozornym, szkicującym z zapałem osobnikiem był Jan Matejko. O nim to pięknie napisał poeta Stanisław Wyspiański w rapsodzie Kazimierz Wielki. Ślubował wskrzeszać narodu gloryje. I rzeczywiście wskrzeszanie historii narodu stało się życiową pasją i misją malarza. Przekazywał przeszłość, by żyła dla potomnych, dla przyszłości, dla nas. Pocieszał, opłakiwał, prognozował przyszłość i widział współczesność przez ducha dziejów. Wzięty krytyk Emeryk Ranconi w wiedeńskiej gazecie po śmierci Matejki napisał: od początku był świadomy, czego chce i do czego dąży. Powodowany gorącą miłością ojczyzny, treść do swoich dzieł czerpał z historii własnego kraju. Tym sposobem podsycał patriotyzm swoich rodaków. Wiedeński krytyk miał rację, że Matejko był od początku świadomy, jaką drogę ma wybrać. Zajrzyjmy w przeszłość. Do Szkoły Sztuk Pięknych zapisał się w wieku 13 lat, ale już 2 lata później, w 1853 roku, jeszcze uczeń, namalował swój pierwszy patriotyczny obraz, a na nim przedstawił jeńców, pojmanych carów szujskich, przyprowadzonych przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego przed oblicze króla Zygmunta III Wazy. Zatroskany o losy kraju, jakby chcąc być sumieniem narodu, postanowił nie szukać modela i utożsamił się z postacią Stańczyka. Wcielił się w legendarnego, mądrego błazna, zmartwionego utratą polskiego Smoleńska. W kontraście do bawiących się na balu dworzan w tle obrazu. Matejko Stańczyk to dobry duch narodu, który będzie obecny w wielu obrazach. W 1863 roku wybucha powstanie styczniowe przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Bracia Kazimierz i Edmund wyruszają do powstania. Matejko, herlawy, krótkowic, wada wzroku, nie jest w stanie nosić broń, więc pomaga jak może, także finansowo, a i dowozi broń do powstańców. Boi się nakazu aresztowania i nakazu opuszczenia kraju, więc musi szybko kończyć obraz Kazanie Skargi.
Rzeczywiście wisiała nad nim groźba aresztu, ale komendantem na szczęście był Czech i Matejce, mającemu czeskie korzenie, udało się z kłopotów wywinąć, więc dalej może tworzyć. Boryka się z niedostatkiem, brakiem pieniędzy na farby i dokuczliwym zimnem w pracowni. Topię smutki moje i tęsknoty w moim dzisiejszym obrazie, chociaż i on sam nieraz wielu jest przyczyną, pisze do przyjaciela. Wycieńczony pracą, obraz ukończył w czasie, kiedy nad Polską, osią jego życia, treścią jego myśli, szalała burza krwawa, napisał Witkiewicz. Bohaterem płótna jest Piotr Skarga, kaznodzieja króla Zygmunta Wazy III, wygłaszający kazania do narodu. Kazania charakteryzowały choroby rujnujące państwo. Brak miłości ojczyzny, brak zgody politycznej, anarchia religijna, osłabienie władzy królewskiej, kradzież dobra państwowego, lichwa i nieprawne nabywanie majątności. Przewodnią myślą kazań było twierdzenie, że moralność jest warunkiem szczęścia narodu i siły państwa. Nic dodać, nic ująć. W Krakowie sensacja. Na wystawę obrazu przybywają tłumy. Wszyscy instynktownie odczuli, że zjawiło się coś w kraju naszym, czego dawne wieki nie znały. Znękane dusze całego społeczeństwa po strasznym wówczas pogromie całego kraju na widok tego obrazu uczuły jakąś otuchę. Bo jeśli klęski ojczyzny były ogromne, to spostrzeżono zarazem, że mamy jeszcze siły duchowe i wielki u nas zasób zdolności, pisał przyjaciel malarza Marian Goszkowski. W Paryżu nie wszyscy odczytali ideę Matejki, ale 26-letni malarz na wystawie paryskiego salonu w 1865 roku otrzymuje złoty medal za obraz Kazanie Skargi. To odznaczenie nadawało artyście wysoką pozycję w Europie i oczywiście w kraju, gdzie stał się bardzo popularny, choć z powodów ideowych nie u wszystkich zaskarbił sobie życzliwość. Niektórym nie podobało się przypominanie dawnych przewinień Polaków, ale artysta nie ustaje w tytanicznej pracy i ciągle pamięta o misji ukazywania przeszłości, tej chlubnej, świetność kraju i oręża przypominającej i tej złej, przynoszącej szkodę wspólnocie. Maluje zatem słynny obraz Rejtan, upadek Polski. Widzimy tu sytuację przed podpisaniem pierwszego rozbioru Polski. Obecne są na nim postacie odpowiedzialne za zdradę i upadek kraju, a nawet te, których wtedy w Sejmie nie było, bowiem artysta komponował obraz według jego idei głównej, osobistego przesłania, które było dla niego najważniejsze. Wystawienie obrazu stało się w Krakowie demonstracją patriotyczną. Jedni oglądający zachwycali się odwagą Rejtana, inni uważali, że nie powinno się upubliczniać wstydliwych dla narodu faktów. Największe cięgi zbierał artysta od konserwatystów i lojalistów, którzy podpisali, że będą stali z głębi serc przy najjaśniejszym panie. Obraz nie podobał się,
bowiem mógł prowokować także do myślenia o stanowisku ówczesnej magnaterii i arystokracji wobec zaborcy. Jakże lojalistów irytował ten poseł Tadeusz Rejtan, który śmiał protestować przeciwko pierwszemu rozbiorowi Polski, leżący, rozdzierający koszulę i zagradzający wejście do sali senatorskiej, gdzie miano podpisać akt rozbioru. Nie chcieli słyszeć jego dzwoniącego w uszach okrzyku: depczcie mnie, zabijcie mnie, ale nie zabijajcie ojczyzny. Krzyk przenikał za drzwi, a za nimi stali gwaranci porządku. Rosyjscy żołnierze Niemki, carycy Katarzyny. Dla tych, w których biło patriotyczne serce i umiłowanie wolności, leżący Rejtan był, jak pisano, bólem rozpaczy. Rejtan to symbol. Naród Rejtan będzie trwać wiecznie. Bez ziemi, ale trwać będzie. Jak trwa pamięć Rejtana i Rejtana miłości. Bohater obrazu w 1780 roku popełnił samobójstwo. Dla Matejki po wielu atakach, oskarżeniach i zarzutach lojalistów, a nawet pisarza Ignacego Kraszewskiego i Witkiewicza, zaczął się pod względem finansowym i moralnym trudny okres. Zrozpaczony i zdesperowany, jakby dając odpór wszelkim atakom, namalował obraz Wyrok śmierci na Matejkę. Artysta cierpiał, ale serdeczne listy małżonki Dory ból uśmierzały. Prosiła, by się nie martwił i donosiła w liście, że piszą z Paryża, że po sukcesie Skargi znajdzie się też miejsce na wystawie dla Rejtana. I tak się stało. Miejsce się znalazło, ale Matejko nie ma pieniędzy, by na międzynarodową wystawę pojechać. Co zrobić? Wpada na pomysł i sprzedaje swój wyrok śmierci i za uzyskane z obrazu pieniądze jedzie do Paryża i dowiaduje się, że komisja przyznała mu złoty medal. Reszta jak w bajce, napisał Matejko. Cesarz Franciszek Józef I, bawiąc w Paryżu, kupił obraz Rejtana za sumę 24 tysięcy florenów austriackich. Matejko skomentował: kupili żywych, mogą więc kupić i malowanych. Posypały się też tantiemy za wystawę. Przyszły zamówienia na portrety i Matejko był szczęśliwy. Okazało się, że cesarz uratował Rejtana, bowiem, jak pisze Gorzkowski, tarnowscy, czartoryscy i zamojscy interweniowali w Paryżu, by dzieła na wystawie powszechnej nie pokazywać, a nawet proponowali go spalić. Uratował, ale może cesarz chciał mieć na obrazie zdrajców i przekupnych magnatów, bo przecież zawsze znajdzie się takich Polaków. Mimo że Matejko miał komercyjny sukces, nie można powiedzieć, że Rejtan został przez Francuzów zrozumiany. Niektórzy interpretowali, że scena odbywa się w kasynie, a Rejtan do cna zgrał się i teraz rozpacza.
zapewne trudno jest zrozumieć cudzoziemcowi naszą skomplikowaną historię. Artysta za uzyskane finanse natychmiast kupił wielkie płótno na kolejny obraz – Unię Lubelską, który miał być upamiętnieniem 300. rocznicy zawarcia Unii Polski i Litwy i utworzenia tym samym wielkiej potęgi w Europie. Z tegoż powodu w Krakowie miała odbyć się uroczystość, która przypomniałaby zgnębionemu narodowi o jego dawnej świetności. Niestety, austriacka policja zakazała publicznej celebracji. Natomiast wystawę obrazu udało się zorganizować. Matejko dwuletnią pracą nad obrazem był tak wycieńczony, że żonę strachem napełnił. Napisała w liście do Jana: „Jeszcześ nic nie stworzył takiego, by mnie dla ciebie taką pokorą i uwielbieniem przejęło, jak ostatnia twoja mój jedyny praca”. Jednak mimo niezrozumienia Paryż był dla Matejki szczęśliwym miejscem, bo to znów artysta za obraz Unia Lubelska zostaje uhonorowany na wystawie salonu krzyżem kawalerskim Legii Honorowej. Mimo sukcesu obrazu nie udało się sprzedać i tenże wędrował po europejskich wystawach, co jednakże cieszyło Matejkę, bo misja mistrza Jana nabierała sensu, bowiem przypominała światu, że jednak naród działa i istnieje. Z radością też należy zanotować fakt, że w roku 1873 na Wielkiej Wystawie Powszechnej w Wiedniu znalazły się też obrazy Kossaka, Siemirackiego, Gersona, Grodgera, Rodakowskiego, Brandta, Gierymskiego. A mistrz Matejko przywiózł złoty medal. Brawo! Jeszcze Polska nie zginęła. Czesi oferują mu poważne stanowisko, ale mistrz wybiera Kraków i za aprobatą cesarza zostaje dyrektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przez 20 lat godzi obowiązki nauczyciela z pasją malarską. Swoim studentom mówił: „Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku. Oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno”. Tak jak uczył, tak mistrz malował. Po otrzymaniu w 1878 roku na Światowej Wystawie Powszechnej w Paryżu złotego medalu za 4 zgłoszone obrazy, w 2 lata później dociera na wystawę obraz Bitwa pod Grunwaldem. Obraz ten i dziś pokazuje nam, że zgodna współpraca i przymierze z sąsiadami może zadać wrogom klęskę. Od rządu francuskiego Matejko otrzymuje dar honorowy, wazę Sèvres. Ale wtedy, po nowatorskich wystawach impresjonistów, obraz wydawał się starodawny, niemodny i za dramatyczny. A Paryż wtedy żył atmosferą kankana, światła i kawiarnianych dyskusji o nowych trendach w sztuce. Ale krytyk Fourcault napisał: „Pełen poszanowania zatrzymałem się przed pełnym życia oryginalnym obrazem. Obraz ten rozstraja, zadziwia, oślepia, odpycha i pociąga. Jest zbiorem głębokich problematów. Jest on dzikim, gwałtownym, demonicznym. Jest się zachwyconym tym wyskokiem życia. Na kolana pada się przed głęboką prawdą ruchów”.
tym samym roku Rada Miasta Krakowa ofiarowuje Matejce symboliczne berło jako znak panowania mistrza w sztuce polskiej. Sukcesy jednak nie mają leczącego wpływu na życie osobiste artysty i pan Jan martwi się chorobą psychiczną żony i swoim stanem zdrowia. Prawdopodobnie ma wrzody żołądka, ale nie ustaje w pracy. Matejko maluje teraz hołd złożony królowi polskiemu przez pruskiego władcę Albrechta Hohenzollerna, upokorzonego, klęczącego przed polskim królem. W ten sposób zlikwidowano państwo krzyżackie i Prusy stały się wasalem Polski. Temat ten nie był wygodny dla zaborców i był także niepopularny wśród krakowskich lojalistów, nie przepadających za patriotycznymi pomysłami malarza. Ale Stańczyk, czyli Matejko, siedzący przy królu, świadomy sytuacji, jaka potem się wydarzyła, zastanawia się, czy Zygmunt I Stary nie mógł wykorzystać zwycięstwa korzystniej dla przyszłości Polski. Nagle przychodzi wiadomość, że jego cesarska mość Franciszek Józef I odwiedzi Galicję. Lojaliści stańczycy cieszą się, sądząc, że to rezultat ich uległości i polityki, ale ze zdumieniem dowiadują się, że cesarz chciałby odwiedzić Matejkę w pracowni na Floriańskiej. Jak to? Odwiedzić Matejkę? Tego, co nam psuje humor i komplikuje życie? Zapytaliby może rojaliści. Ale cesarz przekroczył progi pracowni pana Jana. Więc obraz ukryto w kącie pracowni, ale cesarz jednak przed nim się zatrzymał, pytając: a to co? Namiestnika Galicji Alfreda Potockiego ścisnęło w gardle. To tylko szkic, najjaśniejszy panie, rzekł lekceważąco. I cesarz poszedł dalej. Matejko ukończył hołd pruski w 1882 roku i obraz wystawiony w sukiennicach otrzymał entuzjastyczne recenzje. Pojechał na wystawę do Paryża, ale tu jednak na interwencję cesarza artysta nie otrzymał nagrody i podjął odważną decyzję. Jaką? Podarował obraz do kolekcji narodowej na Wawelu, wtedy, gdy jeszcze stacjonowali żołnierze austriaccy. No właśnie, ci byli jednak bardzo niezadowoleni z jego sąsiedztwa, więc obraz wyniesiono z Wawelu. Jednakże staraniem Matejki obraz wystawiono we Lwowie, Warszawie, Berlinie, Rzymie, Wiedniu i Budapeszcie. W 1883 roku wypadała 200. rocznica zwycięstwa pod Wiedniem, które chętnie przypisywali sobie Austriacy i Niemcy. I co Matejko robi? W stolicy Austrii za własne pieniądze wynajmuje salę i wystawia właśnie obraz Jan III Sobieski pod Wiedniem, ukazujący wojska polskie i cesarskie, ale jednocześnie tym faktem podkreśla zasługi polskiego oręża pod dowództwem Polaka, bo to przecież król polski Jan Sobieski brawurową decyzją ataku powstrzymał inwazję turecką na Wiedeń. Ale niemieckie gazety w Wiedniu dowodziły, że zwycięstwo było zasługą Niemców, a Sobieski odegrał raczej nieznaczną rolę. Matejce zależało, żeby jak najwięcej Niemców obejrzało obraz, więc uczynił przez 10 dni wystawę bezpłatną, co przyciągnęło tłumy zwiedzających. Wiedeń nie mógł nadziwić się hojności Polaka, a Matejko był szczęśliwy, że tym fortelem przypomniał, komu należy się laur zwycięzcy.
Następnie artysta wpada na genialny pomysł w realizowaniu misji Europie przypomnieć Polskę i jego taktycznym posunięciem była decyzja ofiarowania tegoż obrazu papieżowi Leonowi XIII. Miał przypominać, że Polska jest jednak przedmurzem chrześcijaństwa i że uratowała Europę przed islamem. Matejko wtedy podkreślił, że nie jest to dar osobisty malarza, ale dar od narodu polskiego. I znów tymże darem naraził się na przykrości. Uważano, że obraz w kraju powinien zostać. Grożono artyście, zwano ten akt wariacją. Ogół nie rozumiał intencji, drwił i szydził z artysty. Nie rozumiano, że gdzie cały świat do papieża przychodził, tym samym i sprawę polską przed całym światem artysta pokazał, pisał jego sekretarz Marian Gorzkowski. Pokazywanie Polski światu, a także przypominanie historii Polakom, Matejko realizował przez cały czas w swych monumentalnych dziełach, jak Konstytucja 3 Maja, Kościuszko pod Racławicami, Batory pod Pskowem i wielu, wielu innych. Po obrazach z cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce, jakby do polskiej kolekcji historycznej brakowało tylko naszych książąt i królów, namalowanych przez artystę. I oto mistrz Matejko pod koniec swego życia kończy cykl 44 rysunków do pocztu królów i książąt polskich, który zostawi nam w spadku. Zobaczmy najznamienitszych. Mistrz malarstwa historycznego Jan Matejko zmarł 7 listopada w 1893 roku. Wiadomość o śmierci Matejki ukazała się w 32 europejskich gazetach. Pochowany został w Krakowie z najwyższymi honorami. Zadzwonił dzwon Zygmunta, w którego dźwięk artysta się wsłuchiwał. Spuścizna, którą artysta nam zostawił i jej treść żyje w nas. Określa naszą tożsamość. Ma na imię Polska. Jak wielkie znaczenie miały obrazy dla Polaków, na przykład obraz Bitwa pod Grunwaldem, można sobie wyobrazić poprzez reakcję Niemców, którzy od początku okupacji z zaciekłością szukali płótna, gdy napadli na Polskę w 1939 roku. Dwaj malarze, którzy wieźli z Warszawy płótno do Lublina, zginęli pod bombami. Zginęli jeszcze inni, ale Niemcom nie wyjawili, gdzie znajduje się w mieście przechowywane dzieło. Podobnie było z hołdem pruskim, ofiarowanym Krakowowi. Gdzie jest obraz Matejki? Pyta gestapowiec. Nie wiem o co chodzi, odpowiada ksiądz Wacław Staniszewski, rektor kościoła świętej Katarzyny w Zamościu. Pytam jeszcze raz, gdzie jest hołd pruski? Ksiądz miejsca nie wyjawił. A już trzeciego dnia wojny obraz zwinięty w rulon został ukryty w podziemiach kościoła. Aresztowany ksiądz został wywieziony do obozu. Burmistrz Zamościa wraz z synem
którzy pomagali w zorganizowaniu transportu obrazu z powrotem do Krakowa, zostali złapani i rozstrzelani. Ludzie zginęli nie dla obrazów i ich materialnej wartości, ale dla Polski, bo obrazy uczyły, że trzeba dla niej żyć, walczyć, ginąć, tworzyć i zwyciężać. I historia jednak pokazała, że wbrew lojalistom i tym opłacanym przez obcych, wbrew tym, którym wydawało się niemożliwe, by Polska była niepodległą, że stało się inaczej i stać nas było na niepodległość, a nie uległość. A jak ważną jest przeszłość dla narodu, określił marszałek Józef Piłsudski, który powiedział: naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.